zaszczyt, przyjemność przedstawić Państwu dwa krótkie wykłady, czyli prezentacje. Jeden tytułem wstępu, drugi już nieco bardziej na temat. Pierwszy z tych prezentacji ma na celu przybliżyć Państwu generalnie problem, nad którym zaczęliśmy się zastanawiać od pewnego czasu. Pozwoliłem sobie nielegalnie posłużyć się okładką podobnego raportu jak nasz, o wiele bardziej obfitego i znanego dużej organizacji ekologicznej amerykańskiej Sierra Club, który jego tytuł Giant Fish Blenders, czyli wielkie młynki do ryb, w jaki sposób elektrownie zabijają ryby i niszczą nasze rzeki. Chciałbym Państwu w bardzo krótkim, dość krótkim wystąpieniu omówić kilka problemów, z którymi borykają się rzeki nastawione na działanie elektrowni termicznych. Od razu na początek chciałem Państwu powiedzieć, że problem, o którym będziemy mówić, dotyczy elektrowni termicznych, czyli bez względu, tutaj rodzaj paliwa nie ma najmniejszego znaczenia. To może być węgiel, to może być gaz, to może być mazut, to może być energia nuklearna. W każdym bądź razie jakieś paliwo kopalne lub nuklearne musi wyzwolić energię. To jest jedna rzecz wspólna dla tych elektrowni, a druga rzecz wspólna to jest system chłodzenia, nazywany albo jednoprzepływowym, albo też otwartym. Jego cechą wspólną jest to, że wymaga olbrzymich ilości wody. To są bardzo duże ilości wody, za chwilę będziemy mówić jakie. Czyli czy to jest elektrownia atomowa, czy to jest elektrownia węglowa, byle miały otwarty system chłodzenia, mamy ten sam problem. Wszystkie takie elektrownie zawsze są posadowione albo na brzegach wielkich rzek, albo nad brzegami wielkich jezior, albo też zdarza się w estuariach albo nad brzegami mórz. To trochę rzadziej, bo tam z słoną wodą są pewne problemy. I co się dzieje, jeżeli mamy do czynienia z taką właśnie elektrownią? Mamy cztery podstawowe problemy, cztery podstawowe rzeczy, w jaki sposób te elektrownie oddziaływują na ekosystem rzeczny, na którym są posadowione. Pierwsza to już wspomniana wcześniej, bardzo duża ilość wody, która jest pobierana do celów technologicznych, głównie do chłodzenia, ale też do innych celów technologicznych, choćby na przykład do instalacji odsiarczania spalin itd., itd. Jeżeli elektrownia pobierze tą ilość wody, to potem oczywiście musi zrzucić ją z powrotem do rzeki. Nie praktycznie w tej samej ilości, z tym, że nie jest to już ta sama woda. Jest pozbawiona tego wszystkiego, co w tej wodzie pływało, w tej wodzie żyło, oraz jest o wiele cieplejsza. No może w zależności od systemu, może być o kilka albo kilkanaście stopni więcej niż naturalna temperatura obecna w rzece. Tu mamy przykład widok z lotu ptaka na elektrowni w Kozienicach, czyli pobór wody i zrzut wody. Po to, żeby ta elektrownia mogła funkcjonować odpowiednią ilość lat, to oczywiście zadbano o to, żeby pracująca rzeka, tak można powiedzieć, bo rzeka, jak doskonale wiemy, może zmieniać swoje koryto po to, żeby zawsze było w tym miejscu, została uregulowana. Czyli jeden brzeg, na którym jest posadowiona elektrownia, jest uregulowany na twardo, żeby tutaj rzeka nie zmieniła sobie w ogóle koryta, a drugi brzeg jest uregulowany, ja to nazywam na miękko, po to, żeby ukierunkować nurt wody w stronę elektrowni. I w konsekwencji tego wszystkiego, co się tutaj dzieje, za chwilę o tym będziemy mówić nieco dokładniej, powstaje kolejny problem, że w momencie, kiedy jest bardzo niski poziom wody w rzece i jest tak zwana niżówka, to wtedy zaczyna tak czy siak wody brakować do chłodzenia. I to powoduje, że operatorzy elektrowni, czy też władze, decydują się na piętrzenie rzek, czyli budowanie wszelkiego rodzaju budowli poprzecznych, piętrzących, czy to będą jazy, zapory, czy też tamy, po to, żeby zabezpieczyć elektrownię na wypadek niżówki, że i tak tą wodę będzie mogła z rzeki popić. To jest bardzo schematycznie pokazane elektrownia, rzeka oraz te cztery problemy, o których mówiliśmy, a więc
uregulowany na twardo brzeg, jeden i drugi, następnie pobór wody do wnętrza elektrowni. Tutaj brakuje jednego elementu, a mianowicie kraty, sita, filtry i pompy, które powodują, że ta woda z rzeki może dostać się do skraplacza pary, po czym po podgrzaniu, schłodzeniu skraplacza woda wraca do rzeki, ale już w zmienionej formie. A jest problem pierwszy. Olbrzymie ilości wody, pobór olbrzymiej ilości wody do chłodzenia elektrowni. Co to znaczy olbrzymia ilość? To tak łatwo można sobie powiedzieć, że łatwo powiedzieć olbrzymia ilość. Generalnie rzecz biorąc, jak się prześledzi literaturę, to ta ilość wody mieści się w granicach między 75 a 180 metrów sześciennych na wyprodukowanie jednej megawattogodziny. Jest to trochę trudno wyobrażalne dla zwykłego zjadacza chleba, więc pozwolę sobie pokazać wartości, jakimi operujemy w przypadku polskich elektrowni, którymi się zajmujemy, a mianowicie Kozienice, Ostrołęka i Połaniec. Kozienice, największa elektrownia polska na węgiel kamienny, może, nie mówię, że pobiera, ale może pobrać 100 metrów sześciennych na sekundę. Na sekundę. W okresie, kiedy pracowaliśmy tam w zeszłym roku i dwa lata temu, te wartości poboru mieściły się, powiedzmy, między 50 a 80. Czyli bardzo, bardzo wysoko. Ostrołęka może pobrać 26 metrów sześciennych na sekundę, a Połaniec około 60 metrów sześciennych na sekundę. Żeby jeszcze bardziej osobom mniej wprowadzonym w temat uzmysłowić, jak dużo to jest wody, to posłużę się takim przykładem. Na pewno wszyscy z Państwa byli w Krakowie, w moim rodzinnym mieście, i widzieli Wawel nad Wisłą. Jeżeli byśmy postawili elektrownię Kozienice w miejsce Wawelu, to cała Wisła zniknęła. Po prostu przepływ Wisły w Krakowie na granicy poziomu średniego i niskiego jest w granicach 60 metrów sześciennych na sekundę. Więc gdyby tam stała elektrownia, to Wisła zniknęłaby i wypłynęłaby po drugiej stronie elektrowni gdzieś tam do podwórza. To jest skala, próba wyobrażenia Państwu, jakie to są wielkości. I oczywiście ten temat będzie rozwijany w drugiej prelekcji, ponieważ razem z wodą do elektrowni dostają się różne inne rzeczy. Żeby jeszcze bardziej Państwu uzmysłowić ten problem, to są dane z rocznika statystycznego, oficjalne dane 2018 roku. Elektrownie termiczne zużywają w Polsce 61% zasobów słodkiej wody. Jeżeli odejmiemy wodę, którą my spożywamy, czyli sieć wodociągową i rolnictwo, to okazuje się, że elektrownie zużywają prawie 90% wody, jaką zużywa cały polski przemysł. Czyli praktycznie rzeki płyną, można to sparafrazować w ten sposób, że rzeki płyną po to, żeby chłodzić elektrownie. A jest ich oczywiście całkiem sporo. Do rzeczy Wisły jest ich, Wisłę podgrzewa 7 takich instalacji. Drugi problem, który będzie też, jest badany i będzie prezentowany przez pana profesora Żurka, to jest zanieczyszczenie termiczne rzek, czyli pobraliśmy wodę, schłodziliśmy elektrownię i następnie musimy tą wodę z powrotem wprowadzić do rzeki, ale to już nie jest ta sama woda. Ta temperatura jest, jak już wspomniałem, jest o kilka albo kilkanaście stopni wyższa. Polskie normy przewidują, że może maksymalna temperatura, jaką może opuścić elektrownię, to jest 35 stopni. Jest to dla bardzo dużej części gatunków, która bytuje w Wiśle, temperatura letalna, czyli dla niektórych jeszcze przeżyją, inne mogą już nie. Dzięki temu, że tej wody jest bardzo dużo, bo proszę sobie wyobrazić, że przy takim, jeżeli Wisłą w Kozienicach płynie poziom, ilość wody między stanem niskim a średnim, czyli około 250 metrów sześciennych na sekundę. Jeżeli Kozienice pobiorą 80, to praktycznie 1/3 rzeki, 1/3 rzeki ląduje. Więc wypuszczenie tej gorącej strugi poniżej Kozienic powoduje, że 1/3 rzeki ma zupełnie inną temperaturę, wyższą niż cała reszta. Wszystkie organizmy, które żyją w rzece,
są oczywiście zależne od temperatury wody. To są organizmy zmiennociepłe, od owadów, skorupiaków, ryb itd., itd. Więc zmienia się drastycznie cały reżim termiczny rzeki i takim sztandarowym przykładem jest to, że na przykład Wisła nigdy nie zamarza poniżej takich instalacji, prawda? Tam zawsze tylko w zimie, nawet jak są ciężkie mrozy, to unoszą się kłęby pary, a Wisła płynie. Więc to daje nam wyobrażenie, jaka gigantyczna ilość energii zostaje wprowadzona do środowiska, ponieważ jeżeli mam dobre informacje, to sprawność takich elektrowni w najlepszych przypadku, może proszę mnie poprawić, jeżeli mówię nieprawdę, to jest powiedzmy 40%. Czyli 40% energii, którą wydobyliśmy z węgla albo z gazu, została zamieniona na prąd elektryczny. Natomiast 60% tej energii, czyli jakieś gigantyczne ilości, to jest, służy do tego, żeby tą rzekę podgrzać. Więc zmienia się skład gatunkowy zwierząt wodnych, ryb, płazów, gadów, roślin, zwierząt, ssaków ziemnowodnych i tak dalej, i tak dalej. To jest olbrzymi problem i dla pocieszenia, jeżeli mogę tak powiedzieć, powiem Państwu, że problem, który mamy w Polsce, to jest tak zwany mały pikuś w porównaniu z tym, co mają na przykład Amerykanie, którzy nazywają to już w ogóle termalnym kryzysem, bo na przykład byli w stanie w ciągu ostatnich kilku dekad zmienić temperaturę Mississippi, nad którą jest wybudowanych 28 gigantycznych elektrowni termicznych. Większość właśnie z otwartym systemem chłodzenia. Oni, jeżeli dane są prawdziwe, to podnieśli temperaturę Mississippi o 3 stopni, co jak na taką wielką rzekę, trzecia co do wielkości na świecie, to jest naprawdę wyczyn. Dlatego te badania w Stanach Zjednoczonych na ten temat zaczęły się już w latach 70. i oni są absolutnym liderem, ale też oczywiście trzeba przyznać, że nabroili solidnie i nie bardzo z tego jak do tej pory wychodzą. Mieszanie się tak zwanego pióropusza termicznego wypływający z elektrowni miesza się na przestrzeni wielu, wielu kilometrów, zanim ta temperatura się zunifikuje. W przypadku Kozienic oceniamy, że to może być nawet około 10 km. Problem trzeci. Regulacja koryta rzeki. A więc tak jak już zresztą wspomniałem, ten brzeg, na którym posadowiona jest elektrownia, akurat w przypadku Wisły większość jest posadowiona na lewym, czyli Połaniec czy Kozienice. Te duże elektrownie, więc lewy brzeg również jest Ostrołęka na Narwi, jest wybetonowany. Tak kolokwialnie mówiąc, ale to jest prawda. Po prostu na przestrzeni kilku kilometrów brzeg jest pokryty w tej chwili już trochę zniszczonymi, ale wielkimi takimi profilami betonowymi, po to, żeby rzeka w czasie wezbrania nie zmieniła koryta i nie obeszła elektrowni po drugiej stronie. Prawda? Więc na twardo, betonem albo gigantycznymi koszami kamieni osiadkowymi ten brzeg jest umocniony i to ma trwać. Natomiast przeciwległy brzeg jest umocniony na miękko ostrogami, tak zwanymi, które mają za zadanie ukierunkowywać nurt rzeki właśnie w stronę elektrowni, żeby tej wody nie zabrakło. Ktoś, kto to wymyślił, oczywiście miał dobre intencje i myślał, że tak będzie się działo i będzie wszystko ok. No ale zapomniał o jednej rzeczy, a mianowicie jeżeli tak ukierunkujemy nurt rzeki, zwłaszcza tak wielkiej jak Wisła, to zmienimy jej prędkość wody, a jednocześnie zmienimy jej siłę erozyjną, tak zwaną. Tak? Proszę zwrócić uwagę na to zdjęcie po prawej stronie, na dole. To jest zdjęcie Wisły przed Kozienicami. Płynie szerokim, takim roztokowym korytem. Średnia szerokość koryta Wisły, czynnego koryta Wisły przed Kozienicami ma około 1000 metrów, kilometr. Staniemy na jednym brzegu, widzimy drugi brzeg, kilometr dalej. Natomiast 20 kilometrów mniej więcej, 15 przed Kozienicami, Wisła została uregulowana, a więc tu na twardo, betonem, a tutaj kilkudziesięcioma ostrogami. Co spowodowało, że koryto, czynne koryto rzeki zostało z kilometra zamrożone do 150 metrów. Czyli ta cała woda, która płynie tutaj, musi się zmieścić w tym polskim korycie. I ta biedna rzeka ma tylko tyle do roboty, że po prostu cały czas ryje w dnie. Ryje i ryje i ryje, bo po prostu bardzo szybko płynie i rzeźni, prawda? Następuje erozja ogólna. I Kozienice oficjalnie przyznają, że w ciągu ostatnich dekad
dno Wisły obniżyło się o co najmniej 70 cm, a niektóre pomiary mówią, że o metr. Więc jeżeli obniżyło się dno, to oczywiście obniżyło się lustro wody. Jeżeli się obniżyło lustro wody, to okazuje się, że pompy w Kozienicach nie mają przy niskim poziomie wody czego brać, bo rzeka nagle znalazła się o metr niżej. No więc co się robi w takim wypadku, żeby nie było blackoutu? Proponuje się wybudowanie zaporu. To kilka lat temu po tej suszy, 2014-2015, powstał taki projekt, że Enea buduje próg stały na Wiśle, który będzie podobnej konstrukcji jak w Połańcu, czyli że jak będzie mało wody, to oni go napełnią, takie wielkie gumowe balony i podpiętrzą sobie Wisłę o metr i wtedy będą mogli brać wodę z Wisły, no ale wtedy jak w Wiśle już będzie ledwo co pływać. To nie uzyskało to akceptacji odpowiednich czynników, więc co zrobiono? Wybudowano sobie tymczasowy próg, wbito grodzie larsenowe między istniejącą ostrogą a elektrownią w sposób praktycznie nielegalny, bez odpowiednich dokumentów, bez odpowiednich ustaleń itd., itd. Nazwano go tymczasowym i dlatego tak trwa już bodajże trzeci rok. Prawda? Co spowodowało, że budowanie takiego progu, czy to będzie w Kozienicach, czy to będzie w Połańcu, czy to będzie w Stalowej Woli, czy to będzie w Ostrołęce, wszędzie tam są różnego rodzaju budowle piętrzące, które z automatu zaburzają ciągłość korytarza ekologicznego, czyli albo blokują całkowicie migrację ryb, albo ją zdecydowanie utrudniają. Przy tym oświetleniu trochę słabo widać, ale to jest zdjęcie fragmentu Wisły przed Krakowem, łączany, specjalnie bardzo duża zapora, oczywiście bez przepławki i tak dalej, po to, żeby spiętrzyć wodę Wisły i kanałem łączańskim doprowadzić ją do elektrowni Skawina pod Krakowem, prawda? Całkowite zablokowanie korytarza migracyjnego. To jest właśnie ta zapora włączana, a to jest próg balonowy, który się napełnia albo obniża w Połańcu, przy elektrowni Połaniec. Nie wygląda to dramatycznie na pierwszy rzut oka, ale zaręczam Państwu, że dla bardzo silnych, mocnych ryb, typu nie ma ich na razie, ale łosoś, troć, czy brzana, czy też na przykład boleń. One sobie poradzą z takim prądem, ale pomyślmy, że w takiej Wiśle bytuje, nie wiem, około 30-20 kilku gatunków ryb i to są ryby, które są wielkości kilku centymetrów. Żadna koza tego progu nie przebędzie, żadna różanka, żaden kieł, żadna płotka, ani żaden jelec, czegoś takiego nie jest w stanie przebrnąć, mówię o migracji w górę. Więc taka przegroda jest zawsze przeszkodą, albo całkowitą, czyli 100% jest zablokowany i nic nie może przejść, albo przynajmniej bardzo wielkim utrudnieniem dla słabych ryb, dla słabych pływaków. I tak jak już Państwu wspomniałem, Kozienice wybudowały wbrew ustaleniom ten swój próg tymczasowy, to widać go tutaj. To jest stara ostroga wyremontowana i dobudowany ścianka larsenowa. Pozostawiono niewielki przepływ tutaj, uznając, że jest to przepławka, ale jest to całkowite piekło. Tam nic praktycznie, jest bardzo trudno to przepłynąć. Jest to olbrzymie utrudnienie nawigacyjne i kilka tygodni temu doszło do wypadku, gdzie łódź wycieczkowa, rodzina z dwójką dzieci nadziała się na tą ściankę larsenową i policja i cała straż wodna musieli ich ratować, bo groziło, że po prostu że zginą. Więc jest to, mam nadzieję, że będą mieli możliwość dochodzenia jakiegoś odszkodowania za zniszczenie łodzi i za ten cały wypadek, ponieważ jest to budowla nielegalna. I jeżeli sobie teraz uzmysłowimy, że mamy te cztery bardzo poważne czynniki, które negatywnie wpływają na rzekę, na całą rzekę, nie tylko na rybę, ale na wszystko, co w tej rzece żyje, że te cztery czynniki działają cały czas jednocześnie i działają przez wiele, wiele lat, ponieważ elektrownie, te, o których mówimy, z otwartym systemem chłodzenia, to są technologie z lat 70. To są jeszcze postsowieckie najczęściej technologie.
które działają już 50 rok. Czyli działają już, proszę Państwa, przez 50 lat. Nawet, co daje nam do myślenia, że nawet jeżeli to wszystko ma jakiś niezbyt duży efekt na ichtiofaunę w tym roku, ale jak to dodamy do siebie przez te 50 lat, które ostatnio jak te elektrownie funkcjonują, to mamy efekt adytywny albo nawet synergistyczny, czyli to się wszystko będzie coraz bardziej pogłębiać. I chyba, że coś z tym zrobimy. Dziękuję.